Lublin 2.0 – interaktywna rekonstrukcja dziejów miasta to projekt ośrodka Brama Grodzka Teatr NN, który zdecydowaliśmy się zgłosić do plebiscytu Gazety Wyborczej Wydarzenie Kultury 2012. Po raz pierwszy publicznie ten projekt został zaprezentowany w styczniu ubiegłego roku. Była to prezentacja, podczas której pokazaliśmy wyniki tego projektu, czyli cztery wirtualne makiety Lublina, makiety przedstawiające Lublin w XIV, XVI, XVIII i w latach 30. XX wieku, przestrzeń miasta, najważniejsze obiekty wchodzące w skład tej przestrzeni, a także modele 3D przedstawiające wybrane, głównie nieistniejące obiekty, takie jak Kościół Farny czy Synagoga Maharszala. Oprócz tego w ramach projektu Lublin 2.0 powstały wizualizacje artefaktów archeologicznych, czyli przedmiotów, które w trakcie prac archeologicznych zostały odkryte w różnych miejscach, głównie na terenie Starego Miasta w Lublinie. Projekt Lublin 2.0 – interaktywna rekonstrukcja dziejów miasta został zgłoszony do plebiscytu Gazety Wyborczej. Przez najbliższe 2 tygodnie można głosować na ten projekt na stronach gazety. Można również oddawać głos za pomocą maila i telefonicznie. My natomiast codziennie będziemy prezentować jeden z komponentów tego projektu.